Tragedia na torach. Trwa walka o życie dziecka warmińsko-mazurskie. Samochód wjechał pod pociąg osobowy. Są ofiary. 3 osoby dorosłe zginęły na miejscu, gdy Opel Vectra wjechał na przejeździe kolejowym pod pociąg osobowy relacji Białystok-Gdynia Główna. W samochodzie jechało także dziecko, o którego życie walczyli ratownicy. 11-letni chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Do wypadku doszło na torach w Martianach między Giżyckiem a Kętrzynem, województwo warmińsko-mazurskie. Interia.pl ustaliła, że w wypadku zginęły 3 dorosłe osoby. Około godzina 16 samochód Opel Vectra zderzył się z pociągiem w miejscowości Martiany, powiedział aspirant Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Według relacji Radia Olsztyn, Opel Vectra znalazł się na torach w momencie przejazdu pociągu osobowego relacji Białystok-Gdynia Główna. Reanimacja rannego chłopca. Kierujący samochodem osobowym, przejeżdżając przez przejazd kolejowy w miejscowości Martiany, najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego wjechał pod nadjeżdżający pociąg, powiedziała aspirant Ewelina Piaścik, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Kętrzynie. Rzecznik policji w Olsztynie potwierdził, że na miejscu zginęły 3 dorosłe osoby. Zginęli 21-letni kierowca oraz pasażerowie w wieku 43 i 23 lata, poinformowała aspirant Ewelina Piaścik. Pierwsza informacja była, że nie żyją 4 osoby z samochodu osobowego. Jednak później okazało się, że ratownikom udało się przywrócić czynności życiowe 12-letniemu chłopcu, który podróżował autem. Ma być transportowany śmigłowcem LPR do szpitala, powiedział policjant interim.pl. Wyjaśnił także, że na miejscu trwa walka o życie dziecka. Na miejscu jest śmigłowiec LPR, a ratownikom medycznym z pogotowia udało się na tyle ustabilizować stan chłopca, że przygotowywany jest do transportu do szpitala, poinformował OK. Godzina 18.00 oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Kętrzynie kapitan Kamil Golon. Straż pożarna poinformowała, że na miejsce wypadku przyjechała rodzina dziecka. Po godzinie 19.00 policja podała, że chłopiec został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Dziecko zostało podłączone do respiratora wspomagającego oddychanie, wyjaśnił rzecznik strażaków z Kętrzyna. Policja uściśliła także, że poszkodowane dziecko ma 11 lat. Pociągiem relacji Białystok-Gdynia, składającym się z 5 wagonów i lokomotywy, podróżowało 55 pasażerów i obsługa. Nie mamy informacji, żeby którejkolwiek z tych osób coś się stało, powiedział kapitan Golon. Według policji maszynista pociągu był trzeźwy. Niestrzeżony przejazd kolejowy. Oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Kętrzynie kapitan Kamil Golon powiedział interim.pl, że przejazd kolejowy w Martianach jest niestrzeżony, nie ma rogatek, a jedynie znak stop. Dodał także, że widoczność na przejeździe jest dobra, w obie strony kierowca może dostrzec nadjeżdżający pociąg z odległości ok. 300 m. Pasażerom i załodze pociągu Intercity, Biebrza, relacji Białystok-Gdynia nic się nie stało, powiedział interim.pl Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK. Z powodu blokady ruchu kolejowego wprowadzona została komunikacja zastępcza dla pasażerów uczestniczącego w zderzeniu pociągu i 3 innych, jednego dalekobieżnego i 2 regionalnych. Ruch kolejowy ma być przywrócony na jednotorowej trasie w miejscu wypadku do rana w niedzielę, kiedy ok. godzina 5.00 przejeżdżać tamtędy będzie pierwszy pociąg. Dla pasażerów, którzy mieli wsiąść do ICTLK, Biebrza, w Olsztynie PKP podstawiły zastępczy pociąg, który zabrał ich do Gdyni w czasie rozkładowym. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będzie ustalać specjalna komisja PKP składająca się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika, podał Siemieniec. Z kolei aspirant Jackowski dodał, że w sprawie śmiertelnego zdarzenia postępowanie pod nadzorem prokuratora prowadzi policja.